Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Zagrajmy w The Binding of Isaac Afterbirth. Póki co bez modyfikacji, żeby niektórzy marudzili. Trzeba także się postarać, żeby... żeby odlokować się Jerry'a, akurat nim gada, tak? To może być dość ciężki challenge, bo trzeba tutaj bardzo dobrze manewrować właśnie z Pacyon. No niestety ten item mi się nie przyda w żadnym bądź razie. Kurde, musiałem jeszcze dostać. Nie, poszło mi nadzwyczajnie jest źle na samym początku, to jeszcze sobie pozwolę zrestartować. O. Tutaj coś jest? Tu? Nie. Trzeba szukać tutaj sobie sekretów. To są nie wszystkiego, bo... Jest to challenge trudny, bo trzeba dojść bardzo daleko. To jest secret, full health. Zabieram to i nie będę się nawet tutaj wracał, przejmował tymi pająkami, które się tam znajdują. Mamy Soul Hearta. Tak jak widać, zrestartowanie rana nam się bardzo opłaciło. Okej, okay. To jest Fatalic Destruction. To nie jest tak, że ja już mógłbym tutaj dosłownie rozwalić wszystko. The Secret. Nie ma tutaj nic. Także tutaj nie ma. To jest podejrzane i to tak bardzo. Czasem nie powinienem przyjść tych pokoi, tylko z nich uciekać, jak mam taką możliwość. Tutaj mam. Okej. Exfas Passage. Spróbujmy. Nie mam przejścia z rabinką. Kolejny pisać. Nie ma miejsca z tym drabinką. Hagales Destruction, Hagales Destruction, Dagaz Pretty. To weźmiemy sobie Dagaza, bo przynajmniej on jest w stanie nam w jakimś tam stopniu pomóc, jeżeli będziemy mieli jakąś klątwę czy coś, to on może ją anulować, się klątwę, i to jest bardzo opłacalne. Monstro z tymi gnojkami. Ciekawe, czy jakby miał jakieś efekty na te bomby. Ciekawe, czy by się to nakładało na kamikadze. Nie jestem do końca pewny. Ten Mega Blast w tym stylu. Na HP to tak powiedziałbym, że nie zbyt są. Dobra, lecimy dalej. Chiller. To jest Celer. Na tym challenge'u, Celar, serio. To jest ja też, że ma Isaaca muszę przejść. Nie Isaaca. Mega Szatana. To jest właśnie najgorsze. O, secret już znalazłem, to świetnie. Podwójny klucz. Jak będę dostał obrażenie, to będę miał szansę na wygenerowanie sobie ten. Troszkę monet, tak? Nie mam nic przeciwko, naprawdę nie mam nic przeciwko temu. Także ja raczej bym wolał unikać rysowania jakichkolwiek obrażeń, ale... Może być po prostu ciężko, nie? Okej. Pretty Fly. O. Takie pigułki to ja chcę dostawać jak najbardziej. I mam tutaj bardzo dużo monet. I mam tutaj Blue Candle. I mam piątaka. Coś mi dużo piątaków leci właśnie z nich. Ale biorę. Biorę. Czyli ten deck jest pretty, mi się na nic nie przyda. Kompletnie. No to jest tak, że to usuwa mi klątwę. Tylko że Black Candle mi także usuwa klątwę. I daje mi Evila, Black Hearta i w ogóle, nie? Wtedy też by się przydały jakieś ten przyjaciele. Okej. Takie. W
Jest on niby spoko, ale... Dobra, jeden item Gapiego jest podniesiony, jeszcze dwa i będziemy mieli opcję latania, nie? I to brzmi już naprawdę interesująco, to brzmi sensownie, to brzmi realnie. Pamiętajcie o tym. Okej, dałeś mi pod widą bombę. Bomby też mogą być bardzo przydatne. Żebym to ugrał, nie zdążyłem spacji nakliknąć. Nieźle. Chcę spróbować. Nie zauważyłem nawet. Kurde, jestem taki rozkojarzony, że szkoda gadać. Wszystkiego dostałem. Żeby mi się chaos i nieskończone sklepy mi się trafiły. Jak ja bym się cieszył. Hierof. Dobra. Już mi się to zwróciło, tutaj będziemy mieli Two of Hearts, ale niestety Two of Hearts mi w żadnym wypadku nie pomoże. Nie powiem, liczyłem bardziej na jakieś przedmioty. Okej. Jest na swój sposób ciężkie, wchodzimy do sklepu i tutaj mamy Pandora's Box. No nie. Chyba co mogę, bo mnie wybuchy przecież nie ranią, a nawet i leczą. Więc... mogę się wycwanić tam na swój sposób. I dobra, tutaj nie mam za bardzo co. Serio. Tutaj niestety trzeba się maksymalnie skupić na unikaniu tych cholernych pocisków. Okej. Niż na zadawanie obrażeń, bo to się może naprawdę bardzo źle skończyć, nie? A pamiętaj, jak przesunę się tutaj na tego bossa na całym początku. A teraz się okazuje, że naprawdę jest mega łatwy, nie? Tylko że jak wyskoczy w... O tak! Oj tak, to jest coś, czego naprawdę potrzebowałem. Dużo serc. Cavesy tu. Idziemy próbować dalej. Może się uda, może się nie uda. Mam nadzieję, że się uda. Ale przecież się tam nie dosięgnę. To jak ja mam tam... przynajmniej tego dzieciaka dali, co? Normalnie to byłaby kicha straszna. Short. Znaczy wiem niby, że to niby może jakoś przelosowywać itemy i to jest zepsute niby do końca, ale nie do końca. Okej. Okay. 46 bomb. To nam daje naprawdę bardzo dużo predyspozycji ludziska. Pheromones. Okej, kolejna moneta. Co to jest? Range up! To będzie przydatne nam w cholerę. Tak powiem. No niby Cancera bym się naprawdę mega cieszył, bo to jest dla mnie mega fajny item. Okej. Że już wiem, jaki item dostanę, który mi się nie przyda kompletnie. Nie? Give skips. Petagra nawet może i bym brał, jakbym miał Infestation Buddy. On mi naprawdę bardzo dużo daje. Czy jak sobie w ogóle chodzisz tutaj? No niby mógłbym iść do sklepu. Dobra. Niby do sklepu bym mógł iść i mógłbym poszukać sekretu, bo chyba na niższym poziomie nie szukałem sekretów, a to jest wielki błąd, to jest naprawdę wielki błąd.
Okej. O cholera, jasne. Tak. Okej. Zaraz coś weźmie. Dobra, pigułka w dobrym miejscu. Widzicie pająki? Pajongi. Mam mała prywatna. Moja mała prywatna armia. To mnie też od razu musiał wypchać i mi nie zaliczyło. Nie ma tutaj nic. Serio? Okej, dobra, są harta, dostałem naprawdę bardzo dużo hajsu. Dużo mam życia, ale słabą osłonę. Gdyby się trafiły jakieś jeszcze pretty flye, tak ja bym się cieszył. Tutaj? Nie ma tutaj sekretu. Niby tak by się pokazywało, że tutaj mógłby być, w tylu miejscach mógłby być, ale nie do końca. Tutaj nie, więc pruty mi się też nie przyda kompletnie na nic. Dobrze. A tutaj to tym bardziej nie może być chyba, że tu. Darbam, gdzie ty jesteś jak cię nie ma, co? Dobra, zeskakujemy niżej i słyszę, a nawet czuję plecki ziemniaczane. Wciąż marzone, chyba. No to sobie potem zjem. Jak ja się będę cieszył. Już wiecie, jak zadowolić wiśnie. Okej. Okay. Fajnie, że mi dajesz serce. Cieszę się z tego. Cokolwiek mi daje serce. Tutaj coś jest? Tak. Właśnie potrzebuję jakiś tam przyjaciół, żeby mi pomagali tutaj tam bić. Okej. I w skrzyni mamy kolejne klucze. Dlatego warto chodzić na arenę i sprawdzać. Okej. Włazimy sobie tu. Mam 80 bomb, no to bomby się już nie muszę martwić. Joker to już jest naprawdę bardzo kusząca perspektywa. Mam nadzieję, że Engine Roomy już mi się... Mam wystarczająco dużo szansę na Engine Room. Kałga, nie wiem, czy to jest strażnik. The Hangman. Okej. Za bardzo się teraz podenerwowałem, za szybko musiałem to skończyć. Spokój. Uspokój się. Dobra, możemy zrobić coś takiego. Sadzić. Dużo stafu, dużo wszystkiego, co mnie bardzo, naprawdę bardzo, bardzo cieszy. Wchodzimy sobie tutaj. Okej. Okej. Secret? Super secret? No niezbyt. A może tutaj? No też niezbyt. No, no to... A tu mógłby być... Mógłby sekret. W ogóle z gówna da się zrobić takie przejście? Bałbym mi się po takim przejściu chodzić. Nie wiem jak wy, ale... Taki most z gówna. Bylibyście zainteresowani, bo raczej nie. Ja nie. Okej. Kolejna jakaś dobra karta. To w harsa, no. Anchus, dobra, możemy to zużyć. Wolę z Jokerem pochodzić. Oj, nie ma to sensu. Nie powiem.
baterię. Miłościwy panie. Ale mi się zdało więcej serc. Okej. Nie marnujemy klucza, wchodzimy, mamy kompas. Świetnie, mamy to. To jest świetne. Kolejny Joker, więc Joker możemy sobie spokojnie użyć. Joker. Mamy Devil Room. Więc sobie weźmiemy tutaj. I tutaj mógłbym sobie użyć, nie? Bardziej. Ale tylko jedno mi wybrało. O, Blackheart, dobra. Każde starce jest na wagę złota, naprawdę. Tam był Demon Wings. Może latanie bym brał. Przynajmniej jednego słuchaka byłbym w stanie zabrać wtedy. O, nieprzyjaciel. A wiecie co, wiem, że to jest ryzykowne. I że nie powinienem, ale patrzę, dzięki temu mogę sobie tutaj wejść, pozbierać ze sobą wszystko, ukryć się w takich ważniejszych punktach. Innego są harta sobie tutaj zyskaliśmy. No, to była dobra decyzja. Kolejny przyjaciel. Będę mógł sobie tutaj nimi napieprzać. Ja bym się jednak pochodził tutaj, bo tu możemy jeszcze coś zyskać, tak? I co będziemy mieli? Co mnie to w hard cały czas leci? To jest aż nadto podejrzane. Okej. Okej, dobra, nieważne. Zajdziemy sobie niżej, patrzymy czy coś nam się tutaj uda ugrać. Chociaż jak już wziąłem, to już nie będę miał ten Angel Roomów, czyli darmowych itemów, zawsze będę musiał płacić za nie. Nie, nie mam najmniejszego zamiaru. Okej. Szedła łup. No niby item fajny, ale zostanę przy tym, czym jestem. Co mam, nie? Co mam w tym sensie? Jak to trochę tak zlepiłem. Nie tak jak chciałem na początku. Głupi paczek musiał mi wylecieć. No, przeczucie mi się sprawdziło. Pretty Fly. Jeszcze jeden Pretty Fly, jesteśmy już ustawieni. Czy Bola Bandages? Coś w tym stylu. Kill of Meat. Zbyt ciężkie. Kurde, ale mnie to wypchnęło. Niefortunnie. Strasznie to zlamiłem, naprawdę strasznie. Aby mi się trafiły teraz nieskończone sklepy. Bym się naprawdę bardzo cieszył. Okej. Okej, so hard. Pięknie. Uff. Chodź tutaj. Pięknie. On się tak buguje. Niech to będzie ta specjalna maszyna, gdzie może wylecieć więcej soul heartów, ale mamy żebraczka tego i tego. No i zgadzam, bardzo dużo. Bardzo dużo teraz porobiłem głupkowatych błędów. Znowu potraciłem idiotycznie serca. Z tego. Nie wiedziałem, że to piąteki może dawać. Pewnie zależy to od szczęścia.
szczerze nie żałuję, że te latany zabrałem. Gra mi się łatwiej teraz i teraz mamy, niestety nie mam nieskończonych sklepów, to my sobie utrudni tylko grę. Speed up. Mhm. Nie chcę ten marnować. Dobra, no chyba nie ma innego wyboru jak po prostu iść i trochę pograć, no. Będzie trzeba. Dajcie mi coś fajnego, bo z kluczy i tak już nie będę miał nic. Kasu tutaj to chwilę. Oj, tego rozwaliłem przypadkiem. Nie chciałem, naprawdę nie chciałem. Hierophant. Znaczy, the Hierophant. Dobra, ty możesz mi coś dać fajnego. Mapę. Jakbym miał jeszcze zwykłą mapę, na zwyklejszą mapę. Szczerze, ten item w pewnym sensie może być jakiś tam przydatny nawet. Nie powinienem narzekać. Jak dostanę obrażenia, no to przynajmniej coś tam się aktywni. Okej. Isaac. Isaac. Isaacku, gin. Jaki Isaacku? Nie chcesz być ginął, bo my gramy jako Blue Baby. Będzie trzeba ułożyć waszą teorię, skleić do kupy, bo mam te swoje przemyślenia co do Isaaca. I to jest chyba obojętnie, gdzie pójdziemy, nie? Tak, na dobrą sprawę. Chociaż odwrócony. Dobra, to bierzemy to. Co tutaj mamy? Okej. No to wygraliśmy, wygraliśmy. Trafić na to i ten przy tym challenge'u Lamp of Call. Zeskakujemy niżej. Jak ja się cieszę, że pomyślałem, że wlazłem do tego. Naprawdę. Boss jest niby tam. No tak jak myślałem, że to raczej tak łatwo nie będzie, co? Jeszcze pogięcie. Two of Spades. Okej. Nie mogę coś na takiej zasadzie robić. Troszkę się ich zmniejszy tutaj population. To jest naprawdę bardzo twierdzi. Ajajajajaj. Było źle, było źle. Uciek. Cholera. Gdzie ty jesteś? Dobra. Tego. O, o, o! Nareszcie. Może męczy się z nimi. Oj, tak, byłbym skłonny. Siebie to rozwalam. Tak, od miejsca. Klucz. Czy nie uważam, że mi klucz jakoś był super, hiper przydatny? Ewentualnie bomby mogłyby być bardzo przydatne. Dać mi coś jeszcze mniej przydatnego. Dać mi jeszcze więcej tego, co jest bardziej nieprzydatne. O, zaczyna się słuchać bomby. The Tower. Może buchy mnie nie bolą, więc głęboko stawne. Rage Grows. Bad Gas. Tower. The Lovers, już zużyjemy sobie. Jak już będzie to ten trinket. Bo może strafy i Fested Body będzie mi muchy generował. Jak dostanę obrażenie, to przynajmniej. Okej. Okay. Range down. Tędy chyba muszę przejść, nie? Myślę, że będę musiał dookoła przechodzić jednak.
wyjechać, bo zapomniałem o tobie, nóżko. Ty mi tutaj jesteś bardzo przydatna. Mega przydatna. Raz, dwa. Tak, tak. No i super secret mi się otworzył. W super secrecie mamy super troll bombę. No, nie wiedziałem, że przez bombę, dzięki bombie mogę przesunąć tego cwaniaka. Ale trafił mi się naprawdę zły boss teraz na ten challenge. Naprawdę bardzo zły boss. Ale myślę, że jakoś dam radę, co? Chodź tutaj. Chodź tutaj. Ja ciebie lubię. Towarzysz. Okej. Chodź tutaj. Przestań przeszkadzać, co? HP i tutaj mamy kolejne HP. Świetnie, czyli mamy bardzo dużo serc na walkę. Na dół? Mam nadzieję, że tutaj na dół. Okej. Kolejny piątek. Wszystkiego. Okej. Isaac. Dobra. Mu wszystko bi. Mam nadzieję, że wystarczająco ubijesz. W ogóle ta mucha naprawdę dużo bije, potrafi dużo bić. Fera. Mogę iść tu. Cholera. Aha, idę tu, co musiałem stracić. Dobra, i zeskakujemy niżej. Pytanie, czy uda się nam to zrobić, co? HP-upa mamy. Tam. Dobra. Oj, zacznę. Spróbujmy tylko monety, tak? Nie wiem, czy jestem zadowolony. Dobra, mu wszystko. Dawaj, bo leci na mnie. Ja tu mam jeszcze bomby. Jak się trafi mega blast jeszcze do tego, ja bym się naprawdę mega cieszył. Okej. Pięknie. Pięknie. Coś jeszcze? Co będzie wiosłoni Mega Man? Nie, Loki. Sobie mojemu wszystko. Niech na tobie siedzi. Dosłownie końska mucha. Tak będę nazywał. Nice shards. Ja to żeby nie mówić, że to jest fajny item. Naprawdę, bo to może jak ma się Blankarda, to się naprawdę też może cuda zdziałać z drugiej strony, ale... Jak mi mogło mi to polecieć trochę wcześniej, kiedy faktycznie mogłoby być trochę bardziej przydatne. Czyż nie? Bo teraz zaraz się już nic nie trafię. Może mi się uda ten challenge zrobić, może mi się nie uda. Kolejny ten, wchodzimy sobie tutaj. Okej. No niestety mi so hard nie wyleciał. Ej, bo naprawdę teraz jest cholernie źle.
przez tą pułapkę naprawdę może być teraz cholernie źle. Okej. Weź się zahaczy. Nareszcie. Naprawdę, tylko że ja mam jedno serce. Zrobiło się naprawdę bardzo tragicznie. Ale ta pułapka w ogóle. Co to miało być do cholery? Mam tak świetny run, a teraz mi... serce. Tak, ja z Berkeny szybko używamy, bo potrzebujemy boostu damage 2. Jera, czy Jerry. Mam gdzieś dużo itemów, mógłbym sobie namnożyć trochę itemów i potem użyć Die Shard z nadzieją, że mi coś wyleci. Tu mi nie podleci, tu mi bateria tylko została. Ogólnie beznadziejna sytuacja. No chyba tylko tam mi się dobrze, że mam przy Jerry. Oby mi się trafiło coś. Jera. Ej, mogę sobie kilka razy przerysować. I próbujemy. Nie. So hard, jeden. Czy mi się coś trafi jeszcze tutaj lepszego? Exfas, passage. Speed up, spoko. Speed up. Pheromones. The stars. Bad gas. Wiecie co, jestem trochę gałgany. Mogę powynosić tutaj, powyrzucać tam wcześniej. A czy ja to mogę zrestartować? Nie, nie mogę. Zresztą nie chciałbym. Mogę powinosić te Die Shardy, powyrzucać je na ziemię i dopiero wtedy sobie relolować te itemy. Ej, no niby nie pomyślałem do końca. Nie zadziałało. Teraz. Bo naprawdę koszmarne obrażenia zadają. Oby się udało. Mam podwójnego Pretty Flya. Ja się skup na unikaniu tych pocisków. A będzie dobrze. Chciałem się potrapać. Jest, mam dwa serca, może być bardzo ciężko, bardzo ciężko.